na pewno zabrakło nam strzelonych goli, bo przeciwnik strzelił jedną, a my nie strzeliliśmy nic, tak w skrócie. Bardzo dużo sytuacji stworzyliśmy, bardzo dużo zagrożenia. Już można powiedzieć, w pierwszej połowie można było przy dobrym układzie zamknąć to spotkanie, no ale gra się 90 minut. W drugiej połowie też mieliśmy to założenie, żeby po prostu wyjść i wygrać to spotkanie. Straciliśmy bramkę, ale parliśmy do samego końca, żeby odrobić i jeszcze wygrać. No, nie udało się, szkoda. Chcemy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu, w sensie nie takim, że był zły, bo graliśmy, uważam, dobre spotkanie, to na pewno podkreślę, ale jakby ten wynik nie jest dobry, więc już myślimy o kolejnych dwóch meczach, ale tak naprawdę o meczu teraz najbliższym w niedzielę z Jagiellonią i tyle, chcemy go wygrać. Ilość stworzonych sytuacji to na pewno jest pozytyw. Pierwsze połowę tak naprawdę zagraliśmy jak chcieliśmy. To na pewno, już nie wdając się w szczegóły, chcieliśmy grać tą piłką, operować. Więc myślę, że sporo pozytywów bym mógł tutaj wymienić. Podniesioną głową, zagraliśmy dobre spotkanie. Co nic się nie zmienia, chcemy ostatnie dwa spotkania wygrać i taki jest cel.